One Man Show. Cześć, tak odliczam dni do meczu ze Szkocją, ale zamiast tyle gadać, to trzeba wam oddać głos, takie lekkie bombardowanko sobie zrobimy, jak się zgodzicie. A jak się nie zgodzicie, to i tak zrobię bombardowanko. Pamiętajcie, tylko macie dużo klikać na te moje One Man Show, ponieważ inaczej nie będzie One Man Show po prostu i wam się zacznie nudzić w domach. A te, na przykład mojemu koledze się tak nudzi, że napisał mi dziś SMS-a o Legii. Był Henning, będzie trening, no. Albo że zespół za klasy, Suchary, tak się nazywa, zespół Suchary z Suchego Lasu, zaproponował sparing drużynie specjalisty od Sucharów, czyli drużynie Lecha Poznań. No to Suchary, Suchy Las, tutaj Henning albo trening. Dobra, w ramach autopromocji Paweł Zarzeszny, mój własny charakter pisma. Możecie sobie zamawiać, dostaniecie z autografem. Nie jest to takie ordynarne, żebyście nie myśleli, że to jest ordynarna sprzedaż. Ja już kasę wziąłem za tę książkę. Natomiast chciałbym, żeby jeszcze wydawnictwo kasę jakąś zgarnęło. Tylko dlatego, że komuś się chciało te moje nędzne próby literackie, felietonistyczne obrobić i wsadzić w coś, w twardą okładkę i tak dalej, i tak dalej. Teraz startujemy z bombardowaniem. Wiecie, że w ogóle bombardowania są teraz modne, bo Amerykanie bombardują szpital w Afganistanie. To jest w ogóle śmieszne, że Amerykanie zbombardowali szpital ludzi bez granic, lekarzy bez granic, przepraszam, pozabijali tam jakieś dzieci. Pozabijali tych lekarzy, którzy tam pojechali ratować i teraz się wypierają, że to w ogóle oni, tak jakby talibowie mieli lotnictwo bombardujące, więc to jest w ogóle samo sobie żenujące jest to, że my jesteśmy w tej koalicji, czyli de facto bierzemy odpowiedzialność również my, również polskie wojsko za to, co tam się wyrabia i to właśnie te Stany Zjednoczone, ja przepraszam, się śmieję, bo to jest taki śmiech głupkowaty. Stany Zjednoczone wypierają się tego ataku na szpital, którego lekarze wysyłali współrzędne GPS-u, że to jest szpital, że to nie jest baza powstańców, talibów. Zresztą pamiętajmy, to talibowie są we własnym kraju, jakby jak zwał, tak zwał, a nie Amerykanie. Kraj amerykański jest parę tysięcy kilometrów dalej, żeby nie powiedzieć paręnaście. Więc ten, a jednocześnie strasznie się wzburzają, że Rosjanie gdzie indziej bombardują. No to jest mentalność, to już nawet, już nie mentalność, moralność, tak kiedyś mówiono, moralność Kalego, ale to już jest nawet niestrawne. To już jest wszystko niestrawne. Co ja chcę powiedzieć? Bombardowanie, ale w tym znaczeniu bombardowanie takie fajne, że ktoś jakoś coś skomentuje zabawnie, coś jak ten Henning trening, kto to wymyśla, albo wczoraj w Chicago, że Komorowski wystąpił, były prezydent wystąpił z koszulką z napisem Komorowski z jedynką i mu przerobili to Komorowski na ból, bo jak wiadomo jest to specjalista byk od bóli, takich bóli przez zwykłe. No takiego mieliśmy prezydenta i nawet muszę powiedzieć żalem, że jeszcze 8 milionów na niego głosowało w tych wyborach, w tym między innymi Karol, więc to jest dopiero rozpacz. No to jest dopiero rozpacz, że ten człowiek nie zabłądzi na schodach. To jest dla mnie to w ogóle sensacja. Dobra, Marcin Szewczyk, ale ładnie zaczyna, Pawciu. To już mi się podoba, Marcinku. Pawciu, jak odniesiesz się do mojej teorii? Mianowicie, uważam, że Kucharczyk jest tak drewniany, że bez pomocy Nikolicza nie będzie w stanie strzelić gola nawet swojej ewentualnej dziewczynie. Czy w historii... Dobre. No patrzcie, czy w historii Legii przypomina sobie równie chujowego skrzydłowego? Bardzo ciekawi mnie, co w głowie ma pan Lucjan Brychczy, patrząc na to kalectwo. Kazek Dejna w grobie się przewraca. Gra w Legii przestaje być horrorem. Pozdrawiam i zdrówka życzę. Dzięki Marcin, tak a propos tego Kucharczyka, to niedawno go przecież Janusz Wójcik ładnie opisał, że powinien pójść do okulisty, ale i do lekarza od Platfusa. I tak mówiąc szczerze, Kucharczyk, kiedyś ktoś powiedział, że jest to piłkarz, który jest najmniej inteligentny. Wydawało mi się to dziwne, skoro jedyny chyba tam maturę ma z tych legionistów, ale coś jest na rzeczy. Na przykład zauważyłem, ale to jest wina chyba Berga, że wystawiają gościa na lewym skrzydle, bo tak się przyjęło, że ktoś jest skrzydłowym, na lewym skrzydle, gdzie facet ma tylko prawą nogę.
I on tak, ma trochę startu, to nie wolno mu tego odmawiać, ma trochę startu, więc idzie sobie do linii końcowej i stop, no bo nagle okazuje się, że jest linia końcowa, więc trzeba się zatrzymać. A jak się zatrzymujemy, to ten obrońca, który ma zawsze ten metr straty na tym dystansie kilkunastu kroków, to jeżeli tamten się zatrzymuje, to obrońca go dogania. Bo ten nie ma czegoś takiego, że wchodzi i z tej lewej wrzuca. Czyli nie ma czegoś takiego, co trzeźwy Patryk Mraz na przykład, tak? Czyli trzeźwy Patryk Mraz, mimo że musi przebiec nie jak Kucharczyk, tylko 30 kroków, bo Patryk Mraz musi przebiec od swojej szesnastki, bo jest obrońcą. I ten Mraz dobiega, wie kiedy, to jest inna sprawa, no bo nie do każdej akcji można biegać, inaczej by gościu się musiał pożygać przecież, nie? Więc to jest ta różnica i że taki trener jak Berg, ja wiem, to był słaby piłkarz, no ale grał w dobrych klubach, ale że ten gościu nie spróbował wystawiać tego Kucharczyka tak jak dawniej na prawej stronie. Na prawej, bo on ma prawą nogę i wtedy idzie do końca i on może schodzić do środka i może wtedy, mając tę prawą nogę, komuś tam zagrać pod nogi. Czy byli tacy równie jak chujowi skrzydłowi, jak mówisz? No więc ja bym tego słowa chujowi nie używał, bo każdy, kto gra w Legii, no to już jest mimo wszystko zawodnikiem dobrym, bo gra w czołowym klubie. Ale pamiętam, że my jako dzieciaki tośmy się straszliwie śmiali z Janusza Żmijewskiego. Miał on ksywkę Koniu i grał w kadrze. Raz nawet na wyjeździe Belgom strzelił 3 gole. No dzisiaj niewyobrażalne. 3 gole w wygranym meczu zresztą. Ten, na Heisel jeszcze stało i to dużo przed tą tragedią budowlaną. Ja mówię budowlaną, bo wiecie, że to wtedy ten dramat polegał na tym, że się zawaliła trybuna, nie na tym, że angielscy kibice zamordowali kibiców włoskich. Trochę to zostało inaczej przedstawione w mediach i tak już zostało, ale była to katastrofa budowlana klasyczna. Natomiast i takie niewątpliwie grożą na przykład na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie dach się wali. Jeszcze stadion nie otwarty, a dach już jest popękany. No więc był ten Koniu Żmijewski, który po prostu potrafił wszystkich okiwać, w miejscu to nawet 3 i 4, ale myśmy tak siedząc, ja to miałem tam 6 lat, 8, taki wiek, to myśmy po prostu chichotali, co on jeszcze wymyśli. A potem był taki jeszcze jeden skrzydłowy, mianowicie Tadek Nowak, Ferrari. I Tadek zawsze dobiegał pierwszy do linii końcowej, ale potem niestety zanim wyhamował, to przebiegał jeszcze 2-3 kroki i był już na aucie. Był taki kiedyś mecz na Legii słynny, że Tadek po raz kolejny przebiegł boisko i dośrodkował oczywiście już za linii i Kazik Dejna się zdenerwował i zaczął szukać kamienia. Kamienia tak, żeby wziąć i w tego przywalić. I coś tam w tej trawie znalazł i rzucił w tego Tadka. Tadek to był po prostu, mówiąc językiem szwajkowskim, wicepierdoła. Ale dla odmiany, jak byli słabi, no to po drugiej stronie biegał Robert Gadocha, który był, tak żebyśmy się nie śmiali, najlepszym lewoskrzydłowym świata i to potwierdzał na mistrzostwach świata właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. I to był wtedy ten dowcip. Jak będzie syn, to Robert, a jak córka, to Gadocha. A i co do Kucharczyka, czy coś z niego wyrośnie? Ja myślę, że nie, bo nawet widziałem ostatnio, że jak go ściągał ten Heniutek z boiska w 42 minucie, tak trochę uwłaczająco, bo te 2 minuty do przerwy można było dociągnąć, to mówiąc krótko, ten mimo wszystko Kucharczyk z racji tego, że Berg był jego trenerem i człowiekiem starszym, powinien podziękować za grę, a on podziękował jednemu, a temu nie podał ręki. No to moim zdaniem słabe zachowanie. Jaki by ten Berg nie był, jednak był starszy i był szefem i dobrego zachowania zawsze oczekuje. No ale czy my, jak to kiedyś powiedział jeden trener z Łodzi, jak zaczęli mieć do niego pretensje, że UKS przegrywa i że tam ktoś tam się gdzieś pobił, ktoś tam gdzieś się porozbijał, to on powiedział: panowie, czy my za dużo nie oczekujemy od tych piłkarzy? No właśnie, bo my oczekujemy, że oni będą wspaniali, a oni są po prostu tak samo pierdołowaci jak my wszyscy. Dobra, i jak nasze wszystkie te dziewczyny też, poza pojedynczymi sztukami. Robert Zaleski, panie Pawle, bez tego pana, dobra, proszę cię, Robercie, nie przesadzajmy o Rybusie. Moim zdaniem z Niemcami zagrał świetnie. No to ja ci muszę, Robert, powiedzieć tak krótko tylko,
No, na tle Piszczka to zagrał świetnie, bo Piszczek zanim się rozgrzał, to już było 0-2. Ale ten zagrał świetnie. Nie możemy mówić o tym, że ktoś zagrał świetnie, jak straciliśmy, upewnię się. Karol, 3 gole nam Niemcy wbili, prawda? No właśnie, wbili nam 3 gole, ja się tak upewniam, bo mogę mieć sklerosy, bo jak słyszę o tym meczu z Niemcami, to w ogóle wszyscy zagrali świetnie. Ostatnio Lewandowski powiedział, że on miał 200 i Grosicki miał 200. No, problem w tym, że nie gra się na setki. Na setki to można na weselu się pobić, ale tylko gra się na gole i dlatego tego. Co do Rybusa, ja muszę powiedzieć, byłem wielkim fanem tego gracza, Rybki, zresztą nawet się zakolegowaliśmy i myślałem, że jak on pójdzie do tego Groznego, do Czeczenii, to potem transfer do Moskwy będzie to już tylko kwestia dosłownie pół roku. Myślałem, że będzie to gwiazda Euro 2012. To akurat uważam największy błąd Smudy, że w momencie, kiedy Szczęsny dostał czerwoną, to on musiał jednego zdjąć z boiska, żeby bramkarz mógł wejść drugi, tak, przed tytan. Więc i zdjął akurat Rybusa, a Rybus naprawdę nie grał źle i grał wtedy w lewej pomocy. Nam się wydaje, że Rybus gra świetnie z jednego powodu. Jest to jedyny piłkarz w polskiej reprezentacji, który potrafi dośrodkować rzutu rożnego wolnego. Jedyny, bo jak tak popatrzymy sobie na innych, na Lewandowski nie umie, Milik nie umie, Krychowiak nie umie, Jodłowiec nie umie, Mączyński nie umie, ten, kto tam jeszcze mamy, Glik nie umie. No naprawdę, tam nikt nie umie, tylko Rybus umie i tylko to jest jedyny powód, że on gra w reprezentacji, bo potrzebny jest ktoś do dorzutu. Ale ponieważ tylko jeden to umie, to łatwo się na takie dośrodkowania przygotować, ustawić, tak jak cała polska liga wie, gdzie dośrodkuje Tomasz Brzyski. I to jest niestety, ja nawet żałuję, że nie jestem trenerem, bo ja byłbym naprawdę świetny, bo po prostu mam oczy i obserwuję to wszystko. W Rybusa zawsze wierzyłem, wierzę, ale najbardziej to nie zapomnę, jak słynny powrót Legii z Moskwy, triumfalne 3-2 ze Spartakiem w ostatniej minucie. W ogóle Rybus strzelił tam piękną bramkę przypadkową z prawą nogą w okno z 30 metrów. No i zeszło się na rozmowę o tej słynnej wizycie na Wiertniczej w agenturze. No ja tak jak ja zawsze jestem ciekawski, to pytam o wszystko i pytam, jak tam Rybka mówiła, fajne te dupy były, czy coś, czy tego. A on mówi, nie, to 6 rano, sam szrot. To nie kapitalne. Ja za to wszystko będę Rybkę uwielbiał, bo on przynajmniej nie udawał kogoś, kim nie jest, nie udawał jakiegoś gościa, wiecie, kogo mam na myśli. Albo jaki typ piłkarzy mam na myśli, tylko po prostu normalny facet, który jak ten, jak opowiadał mi kolega, który był u Rybki w Rosji, to mówi normalnie, jak trzeba było, to jechali gdzieś, spali w akademiku, leciał po flaszkę wina i się zachował normalnie. Więc Maciek, trzymam kciuki za ciebie, ale wolałbym, żebyś nie był w obronie, bo cię po prostu ci Szkoci będą taranować. Wolałbym, żebyś grał na lewym skrzydełku. Dobra, Marcin Gałecki, tak, Grzesio Lato, klawy gość. A jak przed Euro 2012 odsłanialiśmy pomnik Dejny, to został poproszony o przekazanie 2 biletów dla Marioli Dejny i jej obecnego męża. O, Grzegorz Lato odpowiedział, że oczywiście, ale kosztują tyle i tyle. Wstyd, dla całej bandy celebrytów rozdawał gratis, a w takiej sytuacji zachował się tak, jak wygląda, czyli słabo. No, rzeczywiście, ja powiem tak, że jeżeli Grzesiek Lato, no ale to tylko mam na podstawie tego maila, jeżeli Grzesiek Lato nie dał biletu Marioli, no to jest to słabe, aczkolwiek jest jeszcze słabsze to, że Mariola wyrzuciła Kazika z domu i przez ileś lat bojkotowała to, żeby sprowadzić jego, udało się sprowadzić jego zwłoki do Polski, tak samo jak się słabo Mariola zachowywała, bo jak to się poniewiera z tym naszym Kazikiem. Więc naprawdę nie róbmy z byłych żon jakichś świętych, być może Grzesiek trochę wiedział więcej, na przykład może wiedział tyle co ja i po prostu nie zamierzał kobiecie, która krzywdziła jego kumpla, wielkiego przyjaciela, robić jeszcze dobrze, a jeszcze jej nowemu mężowi. No sorry, jeżeli Grzesiek jakby powiedział, że nie ma biletów, no to by się zachował słabo, ale przyjeżdża kobieta z Ameryki, przyjeżdża z facetem z Ameryki i co, nie mogą kupić tych biletów, a że rozdawał celebrytom Grzesiek Lato, nie wiem, czy rozdawał celebrytom, ja wiem tylko, że kiedyś dał mnie parę biletów i powiedział, Paweł, masz, ty, tobie się należy. Ja uznałem, że mnie się rzeczywiście należy, bo za to pisanie o polskiej piłce 40 lat, to mi się należy, bo ja mimo wszystko cały czas tę piłkę
pokazuje z dobrej strony. Pokazuje ze złej strony politykę, gospodarkę, cały ten brud wokół nas, który jest. Natomiast piłka to jest coś, co my kochamy od dzieciństwa i coś, co nam pozwala po prostu, jak myślimy, co będzie w czwartek, to na przykład nie myślimy z Karolem, czy co każdy z nas tam, czy jemu się uda randka, czy a mnie się, czy uda dobry obiad zrobić, tylko myślimy o tym, jak w Glasgow, jaki będzie wynik meczu. No taka jest prawda. A przecież jesteśmy pełnoletni, jesteśmy normalni, niby. A jednak ten. Więc jeżeli Grzesiek Lato uznał, że muszą płacić, to muszą płacić i koniec. A Mariola tak naprawdę to nie jest bohaterka z moich marzeń i mówiąc szczerze, kiedyś mnie jeden z prezesów Legii poprzedni poprosił o pomoc właśnie przy sprowadzeniu zwłok do Polski. Kazia, nie chcę wam nawet mówić, co to się z tym wiązało, tak samo nie chcę wam mówić o opowieściach Dejny, o swoim małżeństwie, bo są to po prostu rzeczy bardzo prywatne, bardzo osobiste. Natomiast Grzesiek zachował się wiele razy jak ostatnia łajza, to jest inna sprawa, ale też pamiętajmy, że jakby Grzesiek nie był kanciarzem, no to by nie oszukał tylu obrońców na świecie, tylu drużyn. Przecież na niego też polowali, tak jak Lewandowskiego. Wiedzieli, że jest szybki, że się urwie inaczej jak Lewandowski. Lewandowski umie grać piłkę, Grzesiek nie umiał, miał trudniej. Ale on musiał zawsze jakoś oszukać. No mnie też kiedyś Grzesiek oszukał i to na parę tysięcy, ale grubych. Ale ja mu to wybaczyłem, bo to tak jak te bilety dla mnie, to tak samo i dla Grzeszka. Jemu się po prostu należało i tyle. No, i też chodziło, żebyście nie myśleli, w tym wypadku chodziło o żonę Grześka. Czyli po prostu się nie rozliczył tak, jak się umówił. No ale dobra, słuchajcie, ale ty mówisz, Marcinie, że to wstyd. No być może wstyd, ale przecież ten, ale ja mówię, wstyd jest, że Amerykanin przyjeżdża i chce ten bilety za darmo. No, dobra. Ile to w Ameryce? Słuchajcie, bilet na mecz w Polsce kosztuje 150 zł. No to 150 zł to jest, licząc przez 3,70 dolary, to jest ile? 50 dolarów mniej, 40 dolarów to jest coś takiego. No. Wszystko na ten temat. Dobra, a ocięciarz.pl by wam przeliczył. Oczywiście mógłby dać Marioli do loży bilety, tylko że słuchajcie, jakby wyglądała Mariola? Mariola w loży, Mariola osoba, która wyrzuciła męża z domu i który umierając, być może według mnie się zabijając, bo moim zdaniem Kazik Dejna popełnił samobójstwo, który był bezdomny i miał w kieszeni 25 centów. Tu się odnoszę do publikacji bardzo zresztą rzetelnej Stefana Szczebuka. 25 centów i bezdomny. Człowiek, który tej rodzinie stworzył życie jak w Madrycie, czyli w San Diego w Ameryce. Dobra, Jezu, ja naprawdę wam muszę powiedzieć o byłych żonach, to nie proszę, nie piszcie do mnie, że ktoś je krzywdzi. Tak samo jak była ostatnia ta ustawa o przemocy wobec kobiet. Ja powiem wam szczerze, w życiu doznawałem wielkiej przemocy, wielkiej naprawdę, ale kobiety tej przemocy dokonywały najczęściej i najbardziej brutalnie, bo najbardziej nieoczekiwanie. Tyle na ten temat. Teraz słuchajcie, Artur... Fly, gdzie ty fly, chłopie? Fly, air flyer. No dobra, coraz bardziej skomplikowane. Też nie lubię lewego, no ale trochę przesadzasz, Pawełku. Dobre, ja lubię, jak ktoś do mnie mówi tak grzecznie. Zawsze źle, jak nie staniesz dupa z tyłu. Tak jest, to sam to mówię. Jakby nie strzelał goli i siedział na ławie, byłoby źle. Strzela też źle. Niezwyczajnie ten Hojtej Lewandowski denerwuje. No, nie lubię tej cwaniaczkowatej buźki. Nie wspomnę już jego żonie, gdzie dzień spojrzysz, nauczę o zdrowym odżywianiu, ćwiczeniach, niedługo wyskoczy z lodówki, już wyskakuje. I te wszystkie historie, gdy nie zaprosił Kuby i Piszka na własne wesele, a zapraszał jakieś niemieckie świnie. Czyli to będzie Deutsche Schweine. Wiem, że to może trochę przesadzam, ale wygląda to, jakby czuł się bardziej Niemcem niż Polakiem. Mimo wszystko przyznaję, jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Tymi 5 bramkami z Wolfsburgiem wskoczył na poziom Messiego i Ronaldo. No ja bym jeszcze dodał i poziom Aguero, nie? Ale i na połowę Wilimowskiego. Ale co chcę powiedzieć, że też nie lubię lewego. Nie, ja lewego lubię, tylko ja tłumaczyłem, że jak ktoś strzela bramkę, taką powiedzmy jak Jan Domarski na Wembley, sorry, że jadę tutaj trochę historią, ale i my się tej bramki kompletnie nie spodziewamy. Cały mecz się bronimy i ktoś tam się urywa i wali nagle i po prostu cała Polska wychodzi na ulicę, bo jest to coś,
nieprawdopodobnie nieoczekiwanego, coś niezwykłego. To jest to po prostu taka reakcja, taka egzaltacja, taka adrenalina, jak pierwszy raz z dziewczyną po prostu. I to nie jakiejś przypadkowo, tylko z jakiejś wielkiej frajdy, z wielkiej miłości, z wielkiego uczucia, z wielkiej tęsknoty i z jakiegoś niespełnienia. A jeżeli ktoś tak wali seryjnie, to mówiąc szczerze, teraz już wchodzi w grę tylko matematyka. Każdy, ja to się powołałem nawet na Tomka Hajtę, że lewy ciężki jest, ciężko biega i że no, oczywiście strzela te bramki, dostaje przed bramę, to wali. Uderzenie, technikę strzału to ma wspaniałą. Przedwczoraj był w Superaku był tekst z takim gościem, co się nazywa Ryłko. I bardzo fajnie odnaleziony, bo ja to cały czas czekam na dokument wstydu, czyli w jaki sposób lewy nie trafił do Legii, będąc w Legii, przecież on w Legii był zawodnikiem legalnym. No więc ten Ryłko to był pierwszym gościem, który wpuścił bramkę w takim meczu już takim ligowym, poważnym, Lewandowskiego, po strzale Lewandowskiego. Mianowicie ten Ryłko był w KS Łomianki, a Lewandowski Delta Warszawa. No i Lewandowski im strzelił. Te Łomianki, już nie pamiętam, przegrały z czwórką chyba. W każdym razie obaj trafili do Legii, obaj trafili do drugiej drużyny. Tam nawet zdjęcie takie super, jak fajnie znalazł, jak oni sobie siedzą na ławce. No i ten Ryłko tłumaczy, że Lewandowski miał najlepszy strzał w całej tej Legii, poza Saganowskim, że Saganowski jak był trzeźwy, przy czym tam nie pada to słowo, tam raczej, że jakby zdrowy, bo wiecie, tam on miał i zawał i to i tamto, że Saganowski miał strzał taki naprawdę, taki młotek, takie pierdolnięcie, nie czarujmy się, i Lewandowski miał dokładnie to samo, a tylko, że Lewandowski był 15 lat młodszy, nie? I tego, i że w Legii on tak te Ryłko sugeruje, że Lewandowski był za słaby fizycznie, że oni się bali, że on już nie podrośnie, no bo był taki patykowaty, jak ja troszeczkę, z zapadniętym brzuszkiem, tak jak ja, i jeszcze zwichnął nogę, czy coś tam mu się stało, i oni pomyśleli, że jak ma kontuzję w wieku 18 lat, to już on będzie miał całe życie kontuzję i trzeba się go pozbyć, tak? No wiadomo, chorymi to się nikt w Polsce nie zajmuje, tak? Poza grabarzami. No i grabarze to bardzo chętnie. Nawet są te łowcy skór, te wszystkie akcje. No przecież chodzi o to, żeby kogoś wykończyć i go zakopać, a potem wziąć pieniądze z ZUS-u, nie? No więc prosta sprawa. No i wracając do tego lubienia czy nielubienia. Że jeżeli ktoś strzela tak te bramki seryjnie, to my się z tym oswajamy. To nie jest tak, że jak przy jednym ważnym meczu siedzisz przy telewizorze i boisz się wyjść na siku, bo coś przegapisz, nie? To tutaj z lewym to możesz sobie wyjść, wrócić, psa wyprowadzić, herbatę zrobić, piwo otworzyć i patrzysz sobie, aha, powiedzmy Bayern prowadzisz jeden. Teraz jak ja tak parę razy wychodziłem na siku, to patrzyłem, ile Bayern z tym Dortmundem i tak wiedziałem, że jak dwa, to aha, dwa, to kto strzelił, aha, Miller strzelił, aha. A potem nagle się zrobiło trzy, aha, kto? Lewandowski, aha. Ale ja w tym czasie wychodziłem, bo ten mecz mnie wcale w jakiś tam sposób nie rajcował. To nie było tak, że ja z wypiekami na twarzy to śledziłem. A potem, aha, zobaczyłem, bo akurat nie wyszedłem, że strzela na cztery. Mówiąc szczerze, tak jak u Hannibala Lectera, moje tętno nie podskoczyło nawet o jeden stopień, gdy Hannibal wyjadał komuś mózg z głowy, tak, po uprzednim zamordowaniu. Po prostu to tętno nie skacze. Natomiast w meczu ze Szkocją, gdzie my będziemy mieli mało sytuacji, być może żadnej, to ja będę siedział tak, i będę czekał. Może przestanę czekać przy 0-2, przy 2-0 dla Szkocji. To przestanę czekać, bo po prostu będę zły. Ale tak, to będę siedział i te paluchy będę wbijał w fotel i jak się ktoś odezwie, bo zawsze ktoś tam się gdzieś napatoczy, to będę zły, że mi przeszkadza, bo ja muszę koniecznie słuchać, co tam na stadionie krzyczą i tak dalej. I to tylko o to chodzi. Co do żony Roberta się nie będę wypowiadał, ale wydaje mi się, że piłkarze miewają gorsze żony, ta jest naprawdę całkiem fajna. Poza tym, że zapewne nie umie gotować, ale przynajmniej coś, czymś się zajmuje. Ja jedyne, co mnie martwi, ale to już jest takie bardziej wchodzenie w takie rady życiowe, nie? Że chciałbym, żeby tacy fajni ludzie mieli dzieci, tak najlepiej gromadkę, bo ich na to stać. I wiem, że bardzo wielu sportowców, tak jak Beckham ma chyba czwórkę teraz, coś takiego, żeby mieli po prostu kilkoro dzieci i żeby ta Ania nasza, ja mówię nasza, no bo ona jest osobą publiczną, żeby ta nasza Ania, zamiast się chwalić pięcioma ciasteczkami,
bezglutenowymi, to się pochwaliła piątką dzieci i wydaje mi się, że tacy ludzie, tacy, no na przykład jak Kuba Błaszczykowski ma dwójkę, taki Kuba lepiej trochę zna życie i jego rodzina niż ci, którym cały czas życie sprzyja. Oczywiście poza Legią, ale pamiętajmy, Legia Warszawa nie sprzyja nikomu, nie po to ją wymyślono w czasie wojny, żeby było za bardzo fajnie. Dzięki za dziś, no i zapraszam na jutro. Już sorry, że tak się śmieję, ale się tak cieszę, że mogę już odetchnąć, bo chyba dzisiaj kamera się nie popsuła.